poznaniu.pl. Poznań w minutę. Zwrócił uwagę pracownikowi klubu GoGo na Starym Rynku, który miał uderzyć przechodnia i sam został pobity pałką teleskopową. W poniedziałek policjanci zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu. Przesłuchani będą też świadkowie zdarzenia, pokrzywdzony poinformował, że będzie w stanie rozpoznać agresorów. Janusz Rewiński zmarł w wieku 74 lat. Był aktorem Teatru Polskiego w Poznaniu, w którym zagrał w Zemście Aleksandra Fredry. Po udanym debiucie przez kilka lat wraz z Janem Blaskowikiem występował w kabarecie Tej. W latach 80. pojawił się m.in. w duecie z Bohdanem Smoleniem. Totemy to rzeźby autorstwa Alicji Białej, które można znów podziwiać. Właśnie odzyskały swoje dawne, żywe kolory i zdobią przejście pomiędzy hotelem Sheraton a Bałtykiem. Ich celem jest zwrócenie uwagi na przyszłość planety. To koniec naprawy rozjazdów. Na sobotę 8 czerwca drogowcy zaplanowali powrót tramwajów na ulicę Dąbrowskiego i Kraszewskiego. Tego samego dnia rozpocznie się jednak remont torów na skrzyżowaniu Roosevelta i Bukowskiej, ale potrwa on tylko do poniedziałkowego poranka.